Cześć wszystkim. Jak niektórzy już wiedzą, nie wymają dwa młode, zresztą pójdziemy. A do tego samca pośrodku będę kupować samicę na wiosnę. Okej, to przejdziemy sobie do nimf. Jest sobie przerwę. Okej, jesteśmy młody i widzimy dwa młode. Widzimy dwa młode. Będzie młode, te większe będzie lutino. To trzecie jajko też się już kluje, bo słychać. No. Widzicie, maluchy mają żółty puch, więc no. Dobra, nie będę przeszkadzać. Okej. Czekajcie. Teraz muszę to ustawić tak, jak to było. No. I te lutino będzie po samcu i te lutino to będzie samica. Tyle się dowiedziałam, że to będzie samica te lutino. No. A teraz to zobaczymy. Okej, to ja już tu im nie przeszkadzam. No, a co do tych rozel, to... Czekajcie. Ślimak. Okej. A co do tych rozel, to rozele z tą wolierą pójdą na zimę do szopy. No. One pójdą do szopy na zimę. Te rozele. Są przyzwyczajone, także... A, i... Te obrączki, co mi przyjechały, to jest, te obrączki to są 6 mm, więc będą dobre. Dla nimf też będą dobre. Bo nimfy też będą obrączkować te młode. Więc no. I tak jak mówiłam kiedyś tam w jakimś tam filmiku, to nimfy, jak będą młode wykarmione, to razem z tymi starymi pójdą na sprzedaż. Para będzie razem w sprzedaży, a młode będą osobno, żeby nie poszły do tego samego domu. Zalutuj na pewno będę, nie wiem ile chciała. No. I do tego młodego samca rozeli i do jego przyszłej partnerki będę robić wolierę mniej więcej tutaj, w tym miejscu, gdzie są te nimfy, jak będą już posprzedawane. No. To w tym miejscu będzie druga woliera. Tu tam będzie pierwsza, a tu będzie druga. Żeby były w miarę obok siebie. No.
To nic, co ja będę kończyć. To do następnego. Trzymajcie się. Cześć.